Ty, tu jest dom alchemika. O, tu idziemy. Partiatik! Live. Elfka. Co ty masz z głową? Zarażeni ludzie lądują w szpitalu, a nie ludzie w starej wyzimie. Ma łeb jak samuraj ogolony. Co? Ty, Triss! Prawie. Nazywa się tak samo. Rozkosz, jeśli mnie nie miałeś. Czekaj, co? Łapówka? Co? Won, bo szefa zawołam. Kurde, jak drogo. Dobra, to jest karta? Nie wiem. Nie straciłem stówy. Kurde. Nie wiem, jak odwdzięczają to było 60 się warte. Uwolnione zwierzę, ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię. Nice. Dobra, zamiast wydać 200. Okej. Okay. Okej, sympatyczna pani. Słodziutki, twój czas już się skończył. Dobra, idziemy do alchemika, może coś kupi. Kurde, nie ma go. Ty, przecież go nie zabiłem, nie? Slocik nam się zwolnił. A jest zejście na dół, racja. Zobaczmy, czy jest. Jest! Jest! Jedyny, którego znamy. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać. Dobranoc, Alfa. No ja do drugiej posiedzę. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Małpo ludzie. O. Dobra, co kupisz, koleżko? Co ty chętnie byś kupił? Ten łeb miałem zostawić? Ktoś pisał, nie wiem, czy mam to zostawiać. Loj, zostawię na wszelki. Do petard, do olejku, ja pierdzielę i szal cokolwiek selać, ja pierdzielę. A jest napisane, że przeczytałem. Księga o upiorach. I tak się nam przyda to wszystko, no. Później kupimy. Ale no nie pohandluję z nim. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj. Mordek małpa, pięknie. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. O. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. 1000? Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę.
Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiada jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Co tu się w dupę dzieje, ty? On jest troszeczkę szalony. Pożywienie to luj. Przeczytałem już, ale to jest dużo warte. Sprzedam to jak będę mógł. Muszę iść pogadać z handlarzami. Więcej ludzi umiera z powodu zaraz, czego z całej duszy i serca im życzę. Aha. Krasnolud rasista, ok. Jaki handlarz? Gdzie jest handlarz? Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Zaraza szaleje, póty kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. Spać mi się chce. Zioła, maści, kwiatuszki dla dam. Witaj. Blado wyglądacie, ale mam tu trochę specyfików, które od razu zdrówko poprawią. Mów, co byś chciał, dobre ceny mam. Ja pierdzielę w dupę, no. Co ty kupisz? Weź te jagody ode mnie, to nas... Nie wiem, czemu ja noszę jagody warte 3 golda. Krowie mleko. Zostawię to. Dobra, zobaczę ile slocików. Księga o roślinach. 300. Bierzemy. Grosze, co są dla nas, widzowie. 300 to jest dla nas nic. Dobra. Przeczytaliśmy te wszystkie rzeczy. A ona to odkupi? O co chodzi? Nie. O co? Gdzie zioła zbierasz? Jakbym sprzedawała takie informacje, to bym poszła z torbami, a właśnie na szal zbieram. Wybieraj, co chcesz kupić i nie kombinuj, przystojniaczku. O, czekaj, na szal zbiera? O ja pierdziele, nie mam. Miałem 2 szaliki w pierwszym rozdziale i sprzedałem. Ja pierdziele w dupę. Siwy, a żarty się go trzymają. Maść na stłuczenia! Ziółka! Najlepsze ceny! Zaczekam z tym... Jak to użyć w dupę? To się nie da? To się da tylko obok tego? Różności, świecidełka! Wszystko, czego potrzebujesz! Co ciekawego sprzedajesz? Ubrania dla dam, szlachetne kamyki, biżuterię... Kupimy zaraz szalik. Nie, to jest takie... 200. To ja tego nie miałem.
Chłopie, 200. Co to jest 200? Da się go się kół powiększyć? Czy takie jest całą gra? O co chodzi? Do czego właściwie może mi się przydać twój towar? No, o ile sam nie nosisz biżuterii, to proponuję dać taki podarek jakiejś ładnej damie. Gwarantuję, że opłaci się stokrotnie. Dobra, dajemy. Dajemy szalik. Zobaczymy, czy karta dropnie. O co? Gdzieś... Jakbym... Ty, ona chyba powie, gdzie zioła zbiera za 200. Siwy, a żarty się go trzymają. Nie. Nie. O co? Gdzie? Jak? Nie. Siwy. O co? Bywa. Pieprzyć cię. Ona nie chce szalika. Dam jej diament. O co? Diament weźmie. Diament weźmie. O co? Gdzie? Jak? Bywa. Maść na stłuczenia! Pieprzyć tą babę. Gdzie? Jak? Nie mam jej co dać. No. Z szalikiem będę chodził. O, tu co jest? Co to? Pracownia jubilerska. Dla każdego pierścień jest... Czekaj, pieprzamy się tam. Ty. Co tak włazisz jak krowa do obory? Że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił. Zamilcz, kobieto, i daj przejść wreszcie. Wynoś mi się! Włazi taki do domu z buciorami! Szacunku dla starszych nie ma! Za co mnie na starość pokarało? Ale... Co ty, babo, cię zaraz zanurzuje? Szani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. O kurde, ale co, ona chce się wódką rozgrzać? Czy czym? Ja pierdzie. Masz słaby alkohol. Na górę, królewicu. Zapraszam na górę. Szalik? Ty, mogę jej dać. A nie, dobra, lubi nas. Starość, nie radość. Chyba chodziło o alko, bo nas lubi. Tyle masz itemów. Samo gówno. Nalewkę. O ja pierdziel. Oj! Je przewinął u babki jak coś. Ej! Pamiętnik jest przywieziony przy różową stronę okładce. Kto przeczyta choć połowę, temu potwór urwie głowę. To? Jaki? O japi, co jest? Babka, spieprza, idę do Szani. Ale tu miał być jubiler, myślałem, a to reklama tylko.
I szani nie ma. Ja pierdziele, to po co ja tu wlazłem? Ej, chusta, weźmy. O kurde, bierzemy na szyjnik. Słaby alkohol. Dobra, szani okradziona. Jeżeli ona tu mieszka, to git. Wracamy do tej po kartę. Zapiszmy tylko przed tym. O co? Gdzie? Jak... Powiem ci, skoro nalegasz. Do lasu na bagnach chodzę i przy świetle księżyca zioła zbieram. Ale uważaj, to niebezpieczna rzecz. Nie przeżyłbym tak długo, gdybym nie uważał. Nie bądź taki pewny siebie. Aha, nie ma karty, okej. Okay. Źle się z nim obejdziesz i ani się spostrzeżesz, a trucizna do krwi się dostanie. Ciało włók wygnie, krew zczernieje, piana z ust pójdzie i kolejny trup w bagno się zapadnie. Nie musisz mnie straszyć. Nie będę ci robił konkurencji. Dzięki za namiary. O co chodzi? Bywa. No dobra, no. To luj. Chłop handlarz. O co chodzi? Trzeba wam czego? Ja pierdzielę, kolejny, który nic nie chce. Czekajcie. Mocny alkohol. To miałem kupić. Masz jeszcze alko? Dobra. Alkohol się na dole czy na górze stakuje? Mocny. A, na górze. O! Antykwariusz! O co chodzi? Dobra, w końcu. A więc tak, sell. W końcu sloty się robią. Algulach, cmentarach. Ty, warto te kupować rzeczy? O potworach w sensie. Kurde, chyba warto. Znaczy te nie. Kościeju informacje. Ej, to jest z książki. Droga, z której się nie wraca. To jest książka Wiedźmina. Ty. Kupi, czytaj na głos. No nie, ja tego nie czytam. To Geralt czyta. Smoczy sen? Petarda to luj. Zawiera również receptę na petardę? Nie. Zielnik jakiś 300. Kurde, drogo. No ale mamy trochę pieniędzy. Wydawać na to? Szczerze nie wiem, czy na to wydawać. Ja pierdzielę. Mówią, że jakiś legendarny Wiedźmin wrócił z zagrobu. To nie może wróżyć nic dobrego. Zgadza się. Dziesiętnik. Powiadają, że do miasta przybył rzeźnik z Blawikiem. Jak go spotkasz, uciekaj. To podobno okrutny. Ej, szyld. Targ. Gdzie? Zanosi się na potok. I straszana wiesz? Ty, tu w dzień jest handel, czy jak nie pada? Talar, o nim było gadane. Pogadajmy z nim.
Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Tak. Zadychem. Nosiłem to tyle czasu zadychę. Ja pierdziel. Niebieski, nie ma czerwonego. Co tu jest? Może zostać czaj. A, z tego się robi srebrny miecz, a zwykły ze meteorytu? Tak? Co to jest? Biorę. Czekajcie, to jest przeczytane? Dobra, no nie wiem, czy to brać na srebrny, bo mamy. Dobra, sprzedajmy burzecie, których nie potrzebujemy. Czyli nic. Ja pierdzielę. Srebrny naszyjnik za stół, wejluj chyba. Kurde, na petardy sprzedam. Nie wiem, czy to będę używał. Skip te petardy pieprzone i luj. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Kosior. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. O, cechy szczególne. Musi tam iść. A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magii. Dobra, już wiem gdzie iść. Pod misiem kudłaczem, tam trzeba się udać jak najszybciej. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Coleman. Coleman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego... Co jest? Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Co to dupa jest? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin strażnik. Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Ja mu nie wierzę raczej. Nie wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandrą. Dobranoc, Marcin. Jasne. Odpalam dzieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. No i tak mu nie wierzę. Nie wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać.
Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. No nie idziesz. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. Oj, nie. Zagramy? Masz jaja, żeby ze mną zagrać? Sprawdź. Żebyś kurwa wiedział. Choćby teraz. No zaraz, save, bo mnie opieprzy do zera, jak peta. No to jak gramy w dupa. 110 na start! Jakie stawki! Koniec z psimi stawkami. 6-6-3-3, nice. Ja pierdziele. 3 jedynki. 3 jedynki. 6 było, przecież widziałem. Sześć, sześć, no i gówno. Ten na jedynkach leci jak porypany. Jest. Co, 2 jedynki? Uff. 6, 6, 5, 4, 4, okej. Para trójek. No, zrolujmy tylko to. Tylko, że jak mu trójka wypadnie. Jap. Nie, przegraliśmy. Pewnie mu trójeczka wypadnie, nie? No i co? No to jak? Kurde, często szóstki dropią. Nice. 4, 4. O kurde, za 2? Co to za psie stawki? Do dupy. Najgorsze, że on mnie może trójką pokonać. Więc ja nie wiem, czy warto 2 pary zostawiać. Sześć. Czekajcie, 6, 5, 4, 2, 1. Nie zapisałeś? Spokojnie. Już pewnie nie chce grać, ale ładnie go opieprzyliśmy. 4400 już. No to jak? Uuu, dalej, czekajcie. Czy ja mu chciałem... Nie. Ja nie kupiłem książek przecież. No to jak? Ile razy on chce grać, ty? Porypany. 1, 1, 2, 2. Zrolujemy raczej. U, ja pierdzielę, ole gówno. Dobra, rolujemy 2. A i do dupy. 2 start typu nieudany. Co? 2 pary. On nic? Co to za rzut był? Przecież się nawet nie ten. Ja pierdzielę, 4. Nie wierzę w to. Nie, to już... To już chyba delikatne oszustwo było.
Kurde, w dupa. Szóstki ma... Dobra. No i luj. Znaczy to jest chyba mocniejsze. Czy nie? No to nie jest mocniejsze? Śmieciu w dupę, no. Ja pierdziele, już jest po grze. Chyba po grze jest. No to jak... Pięć, pięć. Ja pierdziele, ty śmieciu w dupa. Rozumiesz, że jak ja potrzebuję trójki, to nie wypada, jak on to mu dropi. Dobra, jest trójka. Nice. 400. Dobry start, bardzo. Co on ma? Nic. No co oszukujesz? A, parę. Obsrał się. No to jak? Jeszcze. Trzy, trzy, trzy. Nice. Ty, ile się da z nim grać? On w ogóle nie chce przestać grać. 6, 6, 1, 1. Witam, Johnny. A zroluje tylko dwójkę. Okej. Okay. Nie, nie wierzę w to, co za szmata! Nic. Nie, para jedynek. Ja pierdzielę, nie da się w te kości, to jest takie gówno. Ale jestem uzależniony. No to jak? No dyma mnie jak śmiecia, no. Roluję te trzy. Czemu grasz w Wiedźmina? O biciu stworów, ale grasz z burdasami kości, o gówno konia? Co? Dwie szóstki, dwie trójki, gówno. Nic nie ma, wyjdzie? Ja pierdziele, a szóstka mogła być. Nie, nie! Mam dość, naprawdę ten poker to mnie tak irytuje, że to jest luj. Dobra, może podbiję bardziej go, pieprzymy. Daj trójkę. No i gówno. Trójka jest zbyt broken w tym kościanym pokerze. Trójka jest zbyt broken. Czody, co ty piszesz?
dwie pary ma, no już jest po grze raczej. Trójka. Szmato pieprzona trójka. Nie da się grać jak chłop trójkę rzuci. Nie da się grać, chłopy ciągle mnie trójką. Dobra, trójka to będzie miał karetę. Dawaj, podbijamy. Od razu wyszedł, od razu wyszedł. Ilu i nie odrobimy. Trzy. O kurde, full. Nic. Duży street silniejszy niż full, bo nie wiem. A nie jest. Ile jesteśmy na minus? Ja pierdziele, my jesteśmy na minus 800 golda. Co się odpieprza? Ja pierdziele, ma trójkę. PC to drugie jakieś. Dobra. Teraz wygramy. A on ma trójkę. Dwójek, to jedynki nam nic nie dadzą. Rolujemy szósteczkę. Ty głupia szmato. No i oczywiście. 2000 w puli, byśmy byli na plus. Proszę. Nie wytrzymam. Naprawdę nie wyrobię zaraz psychicznie. Teraz 3 piątki, ale i tak by nie uratował, miał tam 4. Sześćset, podbicie stawki. No nie wchodzi, śmieć nie wchodzi. Szmato no, nie mogę odkuć się, bo on nie wchodzi. Wchodź. Ja pierdziele, no nie wchodzi. On nie wchodzi, nie możemy się odkuć. On jest za mądry. Graj do końca. Nice, dwójeczka, trójkę mamy. Tysiąc pięćset pól. I tak jesteśmy na minusie, jak to wygramy. O mój Boże. Dwie pary to jest największe gówno w tej grze. Bo to się... Dwie pary tak kontrujesz trójką, że to jest luj. Nie, nie, nie mamy... Nie, nie. Ale jemu teraz wypadną same te, same szóstki, wiesz o tym. Jemu teraz same szóstki, 5 szóstek. Mamy trójkę. Odkuliśmy się, jesteśmy na zero. Po godzinie gry. Trzeba zapisać. Zero po takim czasie. Ja pierdzielę.
Tato, proszę przestań, bo muszę mieć te książki. Dobra! Będziesz się uczył od kolegów. Podrukujesz sobie podręczniki. Jest. I tak za psie stawki teraz będzie chciał grać pewnie. Bo go opieprzyliśmy. Nie no, 280 jest nadal to dużo. 5-5-5. Nice, dobry start. Wchodź. Nadal może wygrać. O 3 szóstki, nie? Dobra, jesteśmy na plus 150, wystarczy. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Nic, Johnny, mam 5. Tajemnica mam pokera. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Co? No i git. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Bywaj. Dobra. Tylko pytanie, ja bym wrócił się do lożku. Tam były ogłoszenia, bo nie mogę ich wziąć z innego miejsca, więc tam wezmę. Chyba, że nie ma żadnych ogłoszeń po prostu. No, tu się da. Zlecenie na wilki? Echinopsy. Algule. Psy? Jak psy? Na topielce to my mamy? Słuchajcie, to trzeba zaraz zerknąć. 10 języków. 6 garnków psiego sadła? Aha, czyli trzeba tą książkę kupić na psy jednak. Algula. Alchemik chce. Echinopsy. I wilki. Co to jest za emotka, bo ja nie widzę. Co jest na tej emotce? Dobra, gdzie był ten antykwariusz? Podejdziemy. Kupimy książki na to, co trzeba. I będziemy mogli powykonywać te zlecenia dzisiaj jeszcze. Trzeba poszukać tego chłopa, on gdzieś tu był. O, jest tu. Dobra, czekajcie, czyli tak, wilki. Na wilki i psy to naraz weźmiemy. O co? Gdzie to był? On to gdzieś miał. Psy i wilki, stówa, dawaj. Dobra. Echinopsy. O co chodzi? Nogi rozmokną. Tutaj. 500! No to się nie zwróci nam, ale dobra. Będzie na kiedyś. Bardzo w dupę drogo. O co? No zaraz ogarniemy wszystko. Strasznie w dupę drogo. Naprawdę drogo, że ja pieprzę. Ale mamy dużo siana, to luj.
przeczytane. Gdzie ty w dupę masz? O, jest Algul. 500? Nie no, naprawdę to jest chore. Kto te ceny wymyślił? Nie, pieprzona pogoda. Czyli tak, to pielce mamy, tak? Trzeba zaraz zobaczyć, ty może nie mamy. Psy mamy, algule mamy, echinopsy, wilki. Ja, no dobra, mamy to pielca, to jest ten. Ty, strzyga. Dobra, sprzedajmy mu teraz te książki. Ja pierdzielę, jak drogo. Ej, to ten ze wsi? Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Kupiec Leuwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Coś kupisz? Tak? Znajdź detektywa. No tak, wiem gdzie jest. Pójdę zaraz. Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu. Prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Czekam tu na ważne informacje. Co? Porozmawiajmy. Tak? Obraził się. Bywaj. Nie, nie obraził się. I straszana, wiesz? Jesteś wielki i brzydki. Aha. To się pieprz. Ofiary na bagnach! Co się dzieje na bagnach? Bagna pełne potworów są i nie ludzi. Nie dziwota tedy, że ludzi skakują. Tak, legal, no. Aha. Dobra, czekajcie. Rozpadało się. Wejdźmy do Talara. Może go okradniemy. Co on w dupę nic tu nie ukrywa? Biedok pieprzony? Psów, no muszę znaleźć. Jo, dobra, dawaj wszystko co masz. Ballota. Sprawa będzie? Nie ma żadnych spraw. Ja gram w Wiedźmina teraz codziennie po 10 godzin, mam w dupie wszystko.